Aby zostać wolontariuszem na Mistrzostwach Europy, trzeba władać angielskim. Mówi się sporo o tym, że we Francji z tym angielskim nie jest zbyt dobrze. Sprawdźmy, jak to wygląda naprawdę. A sprawdzamy w strefie kibica w Marsylii. Według standardów UEFA wolontariusze muszą znać język angielski przynajmniej na podstawowym poziomie. Dziennikarka, która pracowała w UEFA podczas Euro w Polsce i na Ukrainie, wspomina, że wtedy nie było z tym problemu. Znajomość języka angielskiego była czymś tak oczywistym, że się nawet nad tym nie zastanawialiśmy, ponieważ była wszędzie i wśród wolontariuszy, i w fanzonach, i na stadionach. Myśmy większość czasu właśnie spędzali z ludźmi, którzy jakby zajmowali się już stadionami. Ale znajomość języka angielskiego tutaj we Francji pozostawia bardzo dużo do życzenia. Ile dokładnie? Pierwsze zetknięcie z wolontariuszem jeszcze przed strefą kibica w Marsylii mówi wiele. Excuse me. Could you tell me where the main entrance to the zone is? The quoi? The main entrance to the zone. No, don't stay. No speak English. No speak English. Do wejścia dla mediów docieram przypadkowo, ale... Is it for the media? Can I get here inside with this? I'm from media. Wesley. Huh? Wesley. Karina. What kind of accreditation do I need? Of the village, right. Of village, zone. Village. Yes, village zone. All right. In the right. The right. And what is village zone? 5 minutes. All right. Udaję się na poszukiwanie tajemniczej village zone. Po wielu minutach... Nie mam pojęcia, gdzie jest zone village, a nie nawet co to jest. Chaos informacyjny to kolejny problem wolontariuszy. W końcu wchodzę do strefy przez wejście publiczne. Zanim jednak przekroczę bramki, mam pytanie. Do I get a hot meal inside? Hot meal. Hot meal. Hot meal. Yeah, yeah. Inside. Is it possible to buy hot meal inside? I don't understand. Sorry. Hi. Is it possible to buy a hot meal inside? Hot meal, what is? Hot meal, hot meal. Mniejsza z tym, sam sprawdzę. Jakie informacje mogą przydać się w strefie? Na przykład taka o najbliższej pomocy lekarskiej. Where's the medical point? What? Where's the medical point? Medical point. I had an insect bite. Where's the medical point? The medical point. But... A gdyby na tak wielkiej przestrzeni zgubiły mi się dzieci? Two boys, like 10 years old, running around here. Sorry? I don't understand. You don't speak English. Nie wiem jak w innych strefach kibica, ale tutaj znajomość angielskiego przez wolontariuszy jest co najwyżej szczątkowa. Jeśli będziecie potrzebować pomocy medycznej albo zgubi wam się dziecko, liczcie na siebie. Z fanzony w Marsylii, Marcin Wyrwał, Onet.